Siemano! Z tej strony Araulen i witam Was w trzecim audiologu na moim kanale, którego tematem jest konkurs z okazji 1000 widzów. Tak, 1000 widzów zbliża się już wielkimi krokami, za co ogromnie dziękuję. Jest to dla mnie naprawdę motywujące i postanowiłem pogadać z pewnymi osobami i zorganizować dla Was konkurs. Nagrodami są dwa razy symulator farmy 2014, edycja cyfrowa. Czyli wygranemu podsyłam klucz na PW czy na maila, zależy co on tam preferuje. I podrzucam mu klucz, on wchodzi na stronkę specjalną, aktywuje i może pobrać gierkę. Tam też będzie prawdopodobnie klucz do Steama, jeśli będzie chciał sobie go grę podpiąć. Konkurs jest organizowany wraz ze sklepem Box of Store. Dziękuję, bardzo dziękuję za to, że zgodzili się udostępnić, podarować te dwie kopie gierki. Myślę, że jeśli będziecie zadowoleni, będziecie brać chętnie udział w tym konkursie, to myślę, że w marcu, tuż przed premierą DLC, postaramy się ogarnąć jeszcze jakiś konkurs, w którym będzie właśnie do wygrania ten dodatek, dzięki czemu będziecie mogli pograć m.in. na multi, zaznać nowych funkcji, mapy i tak dalej, bez konieczności kupowania dodatku, którego cena nie jest jeszcze do końca pewna. To wszystko kwestia dyskusyjna jeszcze, więc nic na ten temat nie mówię. Forma konkursu. Gdy wybije mi 1000 widzów, wrzucę na kanał film Let's Play jakiejś tam gierki. Nie wiem, jaka to będzie gierka, czy to SF14, 13, czy może Farming 13. Zależy, jaka będzie kolejność, bo jak wiecie, trzymam się kolejności przy wrzucaniu filmów. I wtedy w trzech momentach filmu, w różnych miejscach kadru, pojawią się kilkucyfrowe liczby. Ci na przykład. Minuta 51. Pojawia się w jednym miejscu na filmie liczba. 2 minuty 53. Pojawia się w innym miejscu na ekranie druga liczba. I tak dalej. I tych liczb będzie 3. Tak, będą 3 liczby, kilkucyfrowe, związane z moim kanałem. Nie powiem, czego będą się tyczyły. Dla Was to pewnie będą zwykłe cyfry, zwłaszcza dla osób, które dopiero od niedawna mnie subskrybują. Ale dla mnie będą to cyfry naprawdę ważne i liczę, że konkurs Wam się spodoba, bo w sumie to nie jest nic skomplikowanego, nie chcę od Was żadnego projektu graficznego czy tam jakiegoś innego dziadostwa, tylko refleks i pamięć się liczy. Co wśród obecnej młodzieży jest często mało spotykane, więc przyda się Wam poćwiczyć. Oczywiście nie ujmuję tym, którzy ten refleks posiadają doskonały. Tak samo nie ujmuję moim starszym widzom, jeśli tacy są. I w trzech właśnie miejscach będą te liczby. Wy w komentarzach pod tym filmem, film będzie specjalnie oznaczony, specjalny tytuł będzie, także radzę obserwować. W komentarzach będziecie musieli przepisać po kolei te cyfry, liczby, jak najlepiej je odwzorowują. Przykładowo tam pierwsze będzie 1254, drugie 1255 i trzecie 1256. To są przykładowe liczby oczywiście. I w ten sposób będziecie musieli po kolei je przepisać w komentarzach, czyli 1254 wystąpiło jako pierwsze, więc piszecie w komentarzu tą liczbę, spadła druga liczba i tak dalej. Przy okazji starajcie się te liczby jak najlepiej odwzorować, a będzie to ciężkie, ponieważ to się pojawi tylko na ułamki sekund. Nie chcę, żeby to wyglądało tak, a jestem tutaj, patrzcie, jaki jestem wielki, wychwyćcie mnie, zapiszcie i tak dalej. Tylko, tak jak mówiłem, liczy się refleks i pamięć. Bo oprócz zauważenia będziecie musieli spamiętać jeszcze, jak przedstawiała się kolejność cyfr w tych liczbach. Więc
Tak to będzie wyglądało. Nagrody będą dwie, takie same. Więc dwie osoby, którym najlepiej uda się to odwzorować, zdobędą właśnie tą nagrodę. A co jeśli więcej osób, większej ilości osób uda się to ogarnąć? Wtedy zrobię losowanie. Zrobię losowanie, wszystko na legalu, wszystko będzie nagrane, żeby nie było, że coś ustawione wszystko i tak dalej. Tylko będziecie widzieli jak na dłoni, że ten i ten został wylosowany i ten wygrał. Więc to by było na tyle. Jeśli chcecie konkurs jak najszybciej, to zachęcam do subskrybowania kanału, bo was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje. No i wam przyspiesza okazję do zdobycia gry, a wiem, że wielu z was jeszcze jej nie ma, a chciałoby sobie pograć. Więc myślę, że zasady dobitnie wyjaśniłem. W razie czegoś pytajcie jeszcze w komentarzach. A ja naprawdę jeszcze raz dziękuję sklepowi Box of Store, że zgodził się udostępnić dwa kody do gierki i że w razie czegoś uda się zorganizować. I myślę, że w razie czegoś uda się zorganizować także jakiś konkurs z DLC. Także to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie tego dość długiego audiologu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!